Ach, te drogi w pięknej Łodzi. I wakacje, moi drodzy. Mamy wakacje, Kondi, zdałeś wszystko? Zdałeś. Ja będę mieć egzaminy we wrześniu dopiero, więc ja nie miałem żadnych egzaminów. Idziemy na trening. To mój jest pierwszy trening od 5 dni. Tak jak mówiłem Konradowi, zrobiłem sobie 5-dniową przerwę, bo byłem strasznie wykończony. Jest to dwa mecze w nogę sobie zagrałem w tym upale. To fajna przerwa. Odpoczynek, relaks. Ja zrobiłem sobie przerwę przez te mecze w nogę. Bo no, oglądałem się Euro i sobie pomyślałem, a mogę lepiej, nie? Było lepiej od nich? Nie wiem, grałem, wiesz, ze słabszymi pewnie. Ale zawsze jak jest większy taki turniej piłkarski, to bierze mi na mecze w nogę. Musiałem sobie zrobić 5-dniową przerwę od free. Ty, ale mam wrażenie, że kręcimy się w kółko. No bo generalnie musieliśmy zrobić drobne kółko, żeby wyjechać z tego gesta. Z tej Mekki. No właśnie, gorzej, z Medyny. No dobrze, zakładamy konkurencję, Medyna Street. A twoje jak treningi idą? Bardzo w porządku, piłka jest kopana. No. Nie miałeś przerwy żadnej? Dzień. Miałem dzień i tak potem jeszcze raz dzień. Porównamy świeżość 5-dniową kontra 1-dniową. Znaczy, ale ja nie czułem jedną przerwy, nie? Bo ty rozumiesz, że 5 ostatnich dni. No teraz pierwszy trening po 5 dniach. No właśnie, a ja wczoraj grałem normalnie, przedwczoraj też. I jak było? Czuć się piły? No było, było. Dzisiaj będziemy trenować pod okiem trenera. Jak można powiedzieć, że taki nasz nowy rozdział w treningach freestyle'owych. Będzie to trener, który zobaczy, jak trenujemy, jak wygląda nasza wydolność i ułoży nam plan treningowy pod freestyle. Tak, opinia się najważniejszej części i skrytykuje nas za to, co robimy źle. No czyli właśnie. Pewnie większość rzeczy. No wiecie, freestylerzy zazwyczaj są samoukami, nie mamy trenera nad sobą, nie mamy kata nad sobą. No kat to za dużo powiedziane, ale... No, sporty drużynowe to zazwyczaj mają trenerów i osoby prowadzące. My jesteśmy zdani na siebie i na swój los i na swoje eksperymenty. Jak wzmocnić ciało, albo niektórzy w ogóle nie wzmacniają. I wtedy jesteśmy bardziej narażeni na kontuzję i musimy jakoś się usprawnić w tym sporcie, jeśli chcemy grać długie lata. No i dzisiaj nam pomoże Mikołaj w tej kwestii. Daniel Mikołajek. Tak. Dzięki. Tyle lat na scenie, wie co robić. Skończył się ta liga freestyle football od Alternative Soccer. Zająłem 3. miejsce. Więc jak poprzednim razem mówiłem, że muszę wygrać z Kondim, a Leja musi przegrać z Kowalczykiem, żebym zajął 1. miejsce. Oba strony już się nie sprawdziły. Przegrałem z Kondi, Leja wygrał z Kowalczykiem, zająłem 3. miejsce w lidze. No i jakaś tam nagroda pieniężna była, więc też fajnie, ale najfajniejsze z tego wszystkiego jest to, że porywalizowaliśmy taki inny sposób i w ogóle pomysł ligi freestyle football, że co weekend rywalizujemy, to też jest naprawdę fajna sprawa, bo to nie tylko jest, wiesz, weryfikacja umiejętności z danego, nie wiem, okresu krótkiego, tylko to jest planowanie tych pojedynków przez długi, długi czas. Fajnie by było, żeby to zrobić na większą skalę, na przykład przez cały sezon i z rewanżami i na przykład jakby wszyscy zawodnicy topowi z Polski w to grali. Co myślisz? Spoko, tylko na żywo, a nie nagrywane filmiki. No ale wiesz, ciężko to na żywo zrobić. Ale filmiki moim zdaniem nie oddają poziomu. Znaczy oddają twój, znaczy jakiś tam oddają, bo to jest twój największy poziom, jaki możesz zrobić w kilku próbach, nie? To też jest, ma jakieś inne... W kilku próbach, tymczasem Brzezik robiący 5 godzin jedno kombo. No też, no w sensie wiesz, to jest twój max, który możesz osiągnąć, nie? Bo na turnieju to jest to, co umiesz za każdym razem. Niektórzy asekuracyjnie grają, a tutaj można, wiesz, naprawdę zaskoczyć na przykład bardzo kreatywnymi rzeczami. Na przykład Mikołaj jest takim graczem, że on na Instagramie bardzo dużo gra takich kreatywnych, niespotykanych rzeczy, ale na turniejach bardzo rzadko je gra. No i taka liga to może być bardzo fajna pod tym względem, żeby pokazywać nowe rzeczy i rywalizować z takimi trikami nietypowymi albo mało spotykanymi. No i fajnie. No więc 3. miejsce. Pierwsze Kondzio, drugie Leja. A ty byś wziął udział w następnej edycji, jakby była taka liga? Jeśli by była na żywo, to mogę wziąć. Na żywo? Jeśli będzie z filmikami, to będę, że nie mam ani jednego filmiku, ani kamery. No to wiesz, masz telefon. Z telefonu leci muza na treningach. Rezygnujesz z muzy albo kupujesz kamerę. Albo rezygnujesz z ligi. Albo rezygnujesz z free. No dobra, jak trzeba. Ale nie, no tak poważnie to fajna sprawa. No szkoda, że nie chcesz wziąć udziału w następnej. Bo Rychu planuje następną edycję międzynarodową. Z tego co słyszałem.
Co ty tam robisz? Aha. Z kupolą sobie wysyłamy takie te różne tablice, to jest slang, tylko SL, SL, AMG. Sobie wysyłacie takie te? Takie te. Tablice rejestracyjne wyjątku. To się chciałem powiedzieć. Koniec nagrania, Dudesy. Niektórzy wysyłają Dudesy i idzie sobie tablice rejestracyjne. O, chore akcje gramy. Kurde. Albo kleszczy już z terapią cały. Nie nagraj, nie nagrywaj takiego. Nagrałem, nagrałem. Dawaj kombo dla pani Danki. A na razie to jest pisane. No patrz, włączyłem nagrywanie już lepiej. A, zapeszyłem. Jak ci się gra kontrolką trójką? Średnio. Śliska jest. Dwójką mi się dobrze zawsze grało, ale... No nie sprawdzę, bo ty grasz flakiem takim totalnym, ja nie wiem. Na flaku każdy potrafi, nie? No właśnie. Gdybyś miał ją na Mistrzostwo Świata, to byś ojebał Erlenda. Ale Erlend gra trójką. Ale na flaku. Na flaku. Wow, dzieciom się podoba. Fajne, co? No. No. Just freestyle, reklamujcie. Pierwsza rzecz, którą chcę zrobić, to będzie pomiar tętna jednego i drugiego. Czyli ty jesteś trochę już zmęczony, więc... Mam odpocząć? Odpocząć, tak. 2 minuty odpoczynku. Twój pomiar mierzymy. Wiesz, jak mierzyć tętno? Trzymasz i tutaj, no. Ja jeszcze odpoczywam, da? Ty odpoczywasz. Złapałeś? Mhm. Jak powiem już, to zaczynasz liczyć, dobra? Start. Dobra, i teraz tak, ile trwa twoja rozgrzewka? Tylko bez piłki? Nie, twoja rozgrzewka przed zawodami, ile trwa z piłki? No, ale... Przed wejściem na scenę, tak? No, 15-20 minut. No, to rób 5 minut. Okej? Okay. Dobra. 5 minut takiej rozgrzewki. Jak skończysz, od razu mierzysz tętno, tylko musisz mi dać znać, dobra? Dobra. I ty zaczynasz też swój pomiar. Złap sobie tętno? No, mam. Masz? Dobra. To zaczynaj liczyć. Stop. 15. Początkiem to jest 90, ale ty też jesteś trochę bardziej zmęczony teraz, bo się wróciłeś, trochę chodziłeś. No, no, no. Miałeś krótszy odpoczynek. I to samo. Zaczynam swoją rozgrzewkę. Jesteście w stanie na tak samej skuteczności wykonać pewne rzeczy. A to jest u was ważne, no bo występ trwa ile nie. Zaczynasz tak 30 sekund, przeciwnik 30 sekund i tak 3 wejścia. Każdy z nas. Tak, ale są też no limit, tak? Ale tak. No. Tak z 10 minut nawet pojedynek może trwać. Czyli okay, po 5 ale minut. Przed wami, tak? Czyli jeden na drugiego. Tak, tak, tak. Tak. Okay. I to jest też, można tak grać taką taktyką, że widzę, że przeciwnik zagrał długo, to ja zagram krótko, żeby się zmęczył, nie? I na odwrót. I to już są takie rzeczy, które trzeba będzie później rozpinić. Natomiast dlaczego tętno jest ważne, tłumaczę? No po to, że jeżeli wchodzisz bardzo szybko na wysokie tętno, to nie jesteś w stanie zagrać 10 minut skutecznie. Mhm. 10 minut, zaczynasz w 5 minucie, 6 minucie gubić technikę, bo nie jesteś w stanie się utrzymać, twoje mięśnie już tutaj nie pracują, no bo to wynika z ich fizjologii. Dlatego im niższe tętno i im szybciej się regenerujesz, tym lepiej, tak? Więc dobrze powiedzieć, że to będzie pół minuty na przykład lub minuta, więc zrobimy pomiar po pół minucie, po minucie i zrobimy kolejny pomiar po 3 minutach. To będzie już po tych zawodach, czyli pomiar pół minuty, minuta, 3 minuty, żeby zobaczyć, jak zupełnie się regenerujecie w momencie jakimś tam zawodu. Ja chcę zobaczyć, co robicie, czyli potrzebuję, żebyście mi powiedzieli, co który z was robi. Pokażę to na początku,
bo ja to mógł przeanalizować, wiem, że możecie mieć dużo typów, tak? Natomiast co zobaczyć, na przykład, nie wiem, ty grasz Lowera, tak? I grasz całe spektrum, tak? Więc to jest całego spektrum zobaczyć po 5 na przykład, czyli 5 za Lowera z Ideona Jatora. Ty grasz Michał, głównie Lowera, czy coś jeszcze? Czy też całe spektrum? Całe spektrum, tak. No to chcę zobaczyć również po 5 każdego twoich, Chcesz 5 pojedynczych trików, tak? Tak, pojedynczy trik, mogę cię prosić, żebyś go robił 3 razy, mogę cię prosić, żebyś go robił 10 razy, w zależności od jego złożoności. No, Lowera już. Od Lowera, dobra. Najwięcej, że gram, to jest skakanie na jedną nogę, jak najwięcej. To mam rekord polski w tym, na pewno będę żył do rekordu świata. Więc dużo będę z tym. 21. A ja zrobiłem tego 14. Też można to na dwie nogi. Dlaczego? Jak rozłożyć każdy ruch na takie rzeczy, na mięśnie, które pracują? No to się według mnie jak najkrótszy kontakt z podłogą liczy, nie? Czyli według mnie łydki. Lowerze generalnie. Lowerze dominują łydki, dominują zwinacze biodra, dominuje cała tylna taśma. Tylna? Cała tylna taśma, czyli łydka, dwójka, dupa. Zwinacze biodra, po to, że potrzebujesz nogę przenieść, odwodzić ciele, czy pokryć cały poślad, żeby właśnie nogę przenieść do takiego spektrum. Generalnie całą nogę trzeba zmusić do lowera, ale najważniejsze z tych rzeczy, czyli tak zwane fly movers, to będą łydki, zginacze i dwójka. Pośladek będzie raczej takim mięśniem, który pomoże ci nogę przenieść i go tą nogę sterować. Natomiast łydka i dwugłowy, to najważniejsze w tym. Z uwagi na to, że ty potrzebujesz jak najkrócej z ziemią mieć kontakt, jak najlepiej się wybić, jak najwyżej się wybić, czyli to jest coś, co będziemy sobie robić. Jak dobrze rozumiem, to ten ruch idzie tu. Tak. Tak? Znaczy... No tak. Okej, okay, połóż się na brzuchu. Jedną rzecz sobie sprawdzę od razu, bo to potwierdzi moją teorię albo ją obali. To jest twoja rotacja zewnętrzna, to jest biodrowym. A to jest twoja wewnętrzna i dobra biodra. Czyli sam czujesz, że masz większy zakres na zewnątrz, nie? Sądzisz, że to łatwiej zrobić? Jak byłem mały, to całe dzieciństwo tak siedziałem. No po turecku nie umiałem siedzieć. Także... no to jest coś, co może się potem sprzedawać ludziom, nie? Taka moja anegdotka i to jest coś, co musisz sobie zapisać. Znaczy to też właśnie też z tego względu... Też po jakimś czasie też to zauważyłem. Łatwy i matwy, tak? Tatwy. Rozkłada mi to wasz sport na takie... Podstawy anatomiczne, tak? Dlaczego jesteś w stanie coś zrobić, czego nie jesteś w stanie czegoś zrobić? Mamy lat, to jest dwa kółka po prostu. Podchodzę do patwa i... To jest w trakcie nauki. Dalej szybkość tu potrzebna jest. Wspomniałbym... też gram te achczasty czy brzezik. To, te dwójki. Zwłaszcza właśnie po jakichś połączeniach. Często po tym. I to jest w ogóle coś, co też gramy obaj. No w sumie też gramy beki, ale to też jest związane z tatwami, no takie... No tak. Inna wariacja po prostu, no tak w uproszczeniu. Tak, no w zasadzie taki, no tak, bardziej zaawansowany tat w sumie. No. Na pewno te trzy, no i jeszcze jest to, że gram takie triki w obrotach, co kiedyś wysłałem ci filmik. Na przykład... O, na przykład to. Z takich najważniejszych trików w lowerze, to sobie mówię, część nam się pokrywa. Z tą różnicą, że ja mam patwa i on ma patwa. No ja mam te obroty, on ma powiedzmy jakieś tam jeszcze coś wymieniłeś, coś innego. Co tatwę te? No. No i oczywiście też te basiki, no bo to, a no tak, w sumie nie pokazaliśmy. Jak najdłuższe komba po prostu, żeby cisnąć. Z pojedynczych trików one z reguły mają za zadanie podtrzymać kombinację, tak, żeby to było... pomiędzy coś tak jak w grach masz kombo, nie? No. Generalnie z ruchów, z mięśni składa się do tego samego wszystko. Tak. Jedna rzecz, którą też sobie pomyślałem, co Michał jak pokazywał i tak pokazywałeś. Jak się czujecie, ciekawo się zapytam, korpus przy dołodze. Czy czujecie go, czy nie czujecie, męczy się, nie męczy się? Nie, właśnie też się nad tym zastanawiałem, powiem ci. I najbardziej to wszystko co w nogach się męczy. Tak, ja umiem tak samo. On pracuje, jakby czuję, że on pracuje, ale męczy się dużo, dużo wolniej niż nogi. Uważam, że gdybyście wzmocnili również korpus, to zrobienie pewnych trików, które angażują korpus bardziej niż inne, przyszłoby wam łatwiej, nie? Bo ten mięsień jest silniejszy, przez co jesteście z większą łatwością w stanie coś zrobić. Nie? A te nagrania trików to ci podesłać?
Wiesz co, jakbyś mógł, nie? Dobra. Tylko prosiłbym w miarę możliwości do jutra, bo jutro jestem... Całe nagranie. Jutro jestem w tym w Rzeszowie na szkoleniu, no. Więc po szkoleniu będę miał czas, żeby zabrać się za wasze... więc myślę, że do końca mojego szkolenia będę już miał plany dla was. Nie będzie on cały jeszcze. Na pewno, już mówiłem Konradowi ostatnio, że zabiorę się najpierw z nami za... przygotowanie. To już możesz to wyciąć, bo zaczynam wchodzić takie... Dobra. Wiesz. Kondi za kratami. Dobra, to by było na tyle. Koniec treningu, koniec spotkania z trenerem. Jesteśmy zadowoleni. Spoko. Więc... tak. Duże zmiany przed nami, duże zmiany, tyle powiem. Buty zmienimy, spodnie. Tak, freestyle. Cały sport. Zmieniony. Tak, tak. Zmienimy nazwę freestyle football na Joga Bonito. Tak, just freestyle na just Joga Bonito. O. Just Joga. Just Joga, JJ. No, ale tak w skrócie będziemy mieć taki duży okres przygotowawczy do najbliższych mistrzostw polskich, więc uważajcie freestylerzy. Bo nadchodzimy. Bo pandemia. Będę się zarazić. Też. Dobra. Idziemy tam w skrócie? Tak, na skrót. Pamiętajcie, po prostu trenujcie.